Afirmacje, afirmacje. Czy warto stosować w życiu afirmacje i czy one w ogóle działają? Afirmacje to są takie krótkie, pozytywne sentencje, krótkie, pozytywne zdania, krótkie, pozytywne myśli, przekonania, jakie możemy mówić do samych siebie, po to, aby przeprogramować nasz umysł, po to, aby wprowadzić siebie w określony stan, aby wejść w określone uczucie i poczucie, po to, aby przeprogramować swoją podświadomość, aby zmienić swoje własne nastawienie, aby zmienić swoje postrzeganie, swój własny myślowy filtr. Żeby po prostu odmienić swoje własne życie. Czy warto stosować afirmacje i czy one w ogóle działają? Wiecie, ja pamiętam, gdy zaczynałem swoją przygodę z rozwojem osobistym, to próbowałem dosłownie wszystkiego naraz i nawet nie wiedziałem, po co ja to robię. To znaczy, intuicyjnie miałem takie poczucie, że chcę być po prostu lepszy. I miałem takie poczucie, że afirmacje są dla mnie dobre, że są jednym z elementów rozwoju siebie. Wiecie, afirmacje, że jesteś milionerem, afirmacje, że jesteś zdrowy, że jesteś pewny siebie, afirmacje obfitości. To są wszystko takie konteksty naszego życia, które afirmując, wyrażamy taką chęć, aby nam się po prostu powodziło. I aby te afirmacje działały, muszą one być krótkie, muszą one być asertywne, to znaczy muszą silnie zakotwiczać w nas określone stany. Nie możemy afirmować i być w tym niepewni, bo takie afirmacje nie będą działać. I muszą one być pozytywne, aby wprowadzić nas w określony nastrój, w określone uczucie, bo celem afirmacji jest to, abyśmy się dobrze ze sobą czuli. I ja bardzo długo, tak jak wspomniałem wcześniej, nie do końca rozumiałem wartości i wagi afirmacji. Bo ja myślałem sobie tak, no jak będę afirmował, że jestem milionerem, jestem milionerem, jestem milionerem i będę mówił to do siebie. No to w pewnym momencie zmienię swoje myślenie i nagle magicznie kosmos mi to zmaterializuje, że tym milionerem się stanę. I podobnie myślałem, że jeżeli będę do siebie mówił, jestem szczupły, jestem wyrzeźbiony, to że będę miał idealne ciało. Albo będę do siebie mówił, wszystko będzie dobrze, to że wszystko będzie dobrze w moim życiu. I nie rozumiałem do końca, po co ja to robię. I bardzo często było tak, że gdy afirmowałem coś pozytywnego, mój umysł później odwracał wszystko o 180 stopni i pokazywał mi tą negatywną stronę mojego życia. Pokazywał mi, że wcale nie jestem milionerem i pokazywał mi, że nie jestem pewny siebie i starał się mi udowodnić, że afirmacje nie działają, że to jest po prostu blef. I ja troszeczkę tak odrzuciłem tą naukę o afirmacjach, ale mimo wszystko pokładałem taką nadzieję, że do czegoś one służą. I nagrałem dla siebie plik, który ma 15 minut długości i w tle leci muzyka typu Holosync. I ja mówię sam do siebie afirmacje i nagrałem ten plik przy użyciu mojego mikrofonu studyjnego Audiotechniki 2020 i zrobiłem dla siebie listę afirmacji, które chcę do siebie mówić i nagrałem sobie ten plik i stworzyłem taki rytuał, że po każdym treningu siłowym siadam, żeby się wyciszyć i słucham sobie tego pliku. Ewentualnie wcześniej jeszcze po treningu siłowym robiłem cardio, czyli jeździłem na rowerku stacjonarnym albo
biegałem po polnej drodze, to wtedy podczas tego cardio 15 minut jeszcze słuchałem tego nagrania. I wiecie, to jest tak śmieszne, nie? Ale ja w ogóle o tym zapomniałem i praktycznie przestałem zwracać uwagę na te afirmacje, a robię to już od ponad 3 lat. I po pewnym czasie zwróciłem uwagę na to, że te afirmacje naprawdę zmieniły moje życie. Że naprawdę to przeprogramowanie mojego umysłu odmieniło moje życie. I zwróciłem uwagę, że to się działo tak powoli, tak subtelnie, że ja nawet tego nie dostrzegałem. I wiecie, ja już zdążyłem w ogóle zapomnieć o tych afirmacjach, ale to odmieniło moje życie. Ja nie twierdzę, że w tej chwili jestem milionerem i jestem doskonały i cały czas jestem super pewny siebie, jestem na wypasie, bo wciąż pracuję nad sobą, wciąż się dużo uczę, czasami zdarza mi się mieć wątpliwości, czy pojawi się jakiś lęk w moim życiu. Ale pomimo tego moje życie i tak się odmieniło. I zrozumiałem, że afirmacje mają taką potężną moc. Z tego względu, że gdy nie afirmujesz, to znaczy świadomie nie wybierasz swoich przekonań, to kierujesz się tymi przekonaniami, które dominują w naszej kolektywnej nieświadomości, czyli kierujesz się tymi przekonaniami od twoich rodziców, od twoich przyjaciół, znajomych, z telewizji, z radia, ze szkoły. I ja nie twierdzę, że to są złe przekonania, tak? Niektóre te przekonania mogą być dobre. Rodzice mogli ci dobrze radzić, czy znajomi, czy przyjaciele, czy szkoła, czy tam radio. Tylko chodzi o to, że te przekonania są nawykowe, są automatyczne, są nieświadome. I przy pomocy afirmacji możemy sobie wybrać to, w co chcemy wierzyć. I to, co jest potężne również w afirmacji, to jest to, gdy dostrzeżesz, że narzekanie, użalanie się nad sobą, negatywne myślenie czy wątpienie w siebie w ogóle nie działa. Czyli jak dostrzeżesz w swoim życiu, że to negatywne myślenie w ogóle nie działa i mało tego przyciąga więcej negatywnych rzeczy w twoim życiu i kliknie w twojej głowie świadomość tego, że przy pomocy tych negatywnych myśli kreujesz swoją rzeczywistość, to wtedy nagle zaczniesz doceniać potęgę afirmacji. A mówię o tym dlatego, bo możecie mieć takie przekonanie z tyłu waszych głów, a afirmacje, pozytywne myślenie to jakaś ściema, jakiś new age'owski hippie shit, jakieś pozytywne nastawienie, jakieś progresywne ściema, coaching, rozwój osobisty. I zobaczycie w pewnym momencie to, że to negatywne myślenie nic wam nie daje. Zobaczycie to. W pewnym momencie swojego życia zobaczysz, że negatywne myślenie nic ci nie daje. I to będzie jeden z powodów, dlaczego zaczniesz myśleć pozytywnie. Nie dlatego, bo pozytywne myślenie coś ci daje, tylko dlatego, bo dostrzeżesz, że negatywne myślenie ci nic nie daje. I to jest bardzo potężne i odkrywcze doświadczenie. Ja na temat afirmacji chciałbym stworzyć cały kurs, dlatego nie będę tutaj zdradzał wam jakichś większych szczegółów. Ale tak, warto afirmować, warto zwracać uwagę na swoje myśli, warto robić sobie listę z pozytywnymi myślami o sobie, z pozytywnymi przekonaniami o sobie. Ja zresztą wrzucam pozytywne myśli na Instagrama, na grupę na Facebooku. W moim kursie pewności siebie jest 60 map myśli, w których zawarte jest całe rozgałęzienie tego, jak myśleć pozytywnie, jak myśleć, aby czuć się bardziej pewnym siebie, aby czuć się bardziej wartościowym. W tej chwili nadal się uczę różnych nowych sposobów myślenia, bo to trzeba ciągle pielęgnować jak nawyk. To jest jak jedzenie. Codziennie się odżywiasz, codziennie jesz. Codziennie się kąpiesz, codziennie dbasz o swoją higienę.
I podobnie jest z afirmacjami, podobnie jest z medytacją, podobnie jest ze sportem. O to wszystko trzeba dbać, jak nawyk, codziennie. Codziennie powoli, po trochę. Codziennie uczysz się czegoś nowego. Codziennie odkrywasz coś nowego. Codziennie sprawdzasz te przekonania. Sprawdzasz ten umysł, pilnujesz go, starasz się jak najlepiej. Wiadomo, że niektóre rzeczy mogą ci nie wychodzić. Niektóre rzeczy mogą pochodzić z przeszłości, jakieś traumy, to może boleć. Niektóre rzeczy mogą być poza twoją kontrolą, niektóre rzeczy mogą wynikać z kolektywnej nieświadomości, z twojego napięcia czy frustracji, która wytworzyła się w tobie z powodu mechanizmu obronnego twojego organizmu. I to jest naturalne, to jest okej, to jest w porządku. Ale właśnie afirmacje to są, przynajmniej dla mnie, to jest taki moment, gdy ja mogę posiedzieć samą ze sobą i właśnie przy pomocy tego nagrania zrobić sobie taką sesję, taki rytuał, w którym mogę na nowo zaprogramować siebie. Śmieję się, tak? Powiedziałem to tak żartobliwie, tak prosto z mostu, ale dla mnie to jest naprawdę taki rytuał, aby wsłuchać się w te przekonania, w te pozytywne przekonania i zobaczyć ich moc. I zobaczyć stwórczą moc każdego jednego przekonania. Dostrzec ten potencjał tych pozytywnych przekonań i zobaczyć to, jak potężnym narzędziem jest mój umysł i co on potrafi zrobić z tymi pozytywnymi przekonaniami. Jak on potrafi je wykorzystać, jak on potrafi się nimi nakarmić, aby docenić świat, stworzyć coś pięknego, cieszyć się z małych rzeczy, stworzyć coś, co zainspiruje innych ludzi, oswoić się samym sobą. Na takim poziomie właśnie, można powiedzieć, umysłu, matrycy, jak zwał, tak zwał, ale tak jak wspomniałem wam wcześniej, negatywne myślenie nic nie daje. Tak? Bo możecie mieć takie przekonanie, że a, bo to programowanie, jesteśmy robotami, człowiek jest maszyną, nie ma woli, bla, 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 bla. Już, fajnie, wszyscy to znamy, może spróbujmy czegoś nowego. Jeżeli wiesz, co w twoim życiu nie działa, to głupotą jest robić cały czas to samo i dziwić się, dlaczego to nie działa. Może warto w końcu spróbować coś, co mogłoby zadziałać lub ewentualnie otworzyć swój umysł na taką możliwość, że mogłoby się wydarzyć w twoim życiu coś nowego. Potęga umysłu, moi kochani. Pamiętajcie, nic nie bierze się z niczego. Albo może wszystko się bierze z niczego. Non-duality. Tak, taki insight na dzisiaj. Wpadło mi to spontanicznie do głowy. Dajcie mi znać w komentarzu, czy stosujecie afirmacje, czy próbowaliście afirmacji, jakie są wasze przekonania na temat afirmacji. Bo afirmowanie jest początkiem bycia świadomym potęgi stwórczej swoich własnych myśli oraz swojej własnej mowy. Gdy ja używam myśli w swojej głowie, zmieniam swoje przekonania, które potem zostają odzwierciedlone przy pomocy słów, które komunikuję do was. A moje słowa mają wpływ na was i na waszą percepcję rzeczywistości. Więc przy pomocy swoich słów powołuję do istnienia rzeczywistość, która objawia się zarówno dla mnie samego, jak i dla was. Więc przy pomocy zmiany naszego myślenia możemy zmienić świat. Ja nie twierdzę, że przy pomocy przekonania typu ten telefon nie istnieje, tego telefonu nie ma, ja go zdematerializuję, on zniknie. Tak, bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, afirmacje wpływają na nasze poczucie. Mają wpływ na fakty rzeczywiste, ale nie taki bezpośredni sposób, ale taki bardziej subtelny, taki bardziej metafizyczny. Ale tak. Jakie jest wasze podejście do afirmacji? Trzymajcie się ciepło.
zostawcie dla mnie łapki w górę, komentarze na dole i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.